powstanie Bohdana Chmielnickiego i Kozacka Ukraina, czyli państwo kozackie między Rzeczpospolitą a Moskwą. W latach 40. XVII wieku Rzeczpospolita zażywała błogiego spokoju. Poskromiono Moskwę, Kozaków i Tatarów. Król Władysław IV snuł ambitne plany włączenia się do wojny przeciw Turcji. Moskwa miała być w niej sojusznikiem, a Kozacy jednymi z wykonawców. Realizowane wbrew prawu i stanowisku szlachty plany przyczyniły się jednak do wybuchu powstania, które wstrząsnęło polsko-litewskim państwem. Kozacy od dawna oczekiwali sposobności do powstania. Okazję dał im Bohdan Chmielnicki, który zręcznie wykorzystał niezadowolenie z powodu odwołania planów wojennych króla. Pozyskał pomoc tatarską i wczesną wiosną 1648 roku wszczął rebelię na dzikich polach. Przeciągnął na swoją stronę oddziały pozostających na służbie Rzeczpospolitej Kozaków Rejestrowych i z ich pomocą pokonał armię koronną w bitwach nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem, biorąc do niewoli obu hetmanów. Na domiar złego w maju 1648 roku zmarł król, a szlachta zamiast wojną zajęła się elekcją. Walka polityczna doprowadziła do kolejnej klęski wojsk koronnych w bitwie pod Piławcami. Kozacy podeszli aż pod Zamość. Nowo obrany król Jan Kazimierz zawarł krótkotrwały rozejm z powstańcami. Wojna rozgorzała w 1649 roku. Wojska koronne dowodzone przez księdza Jeremiego Wiśniowieckiego stawiały zwycięski opór Kozakom i Tatarom pod Zabarażem, a Litwini pod wodzą księdza Janusza Radziwiła pokonali Kozaków pod Łojowem nad Dnieprem. Kampanię przerwało porozumienie, zawarte po nierozstrzygniętej bitwie pod Zaborowem. Na jego mocy Kozacy dostali szeroką autonomię i możliwość utrzymania 40-tysięcznego wojska. Względny pokój utrzymywał się 2 lata. Za jego gwaranta uważali się Tatarzy, usiłujący namówić Kozaków i Polskę na wojnę z Moskwą. Sam Chmielnicki wolał jednak dogadywać się z carem, upatrując w nim nowego sojusznika. Jan Kazimierz natomiast myślał o pchnięciu Kozaków przeciw Turcji. Jesienią 1650 roku doszło do nowych zadrażnień polsko-kozackich i wiosną następnego roku wybuchła nowa wojna. Potężna armia kozacko-tatarska ruszyła w głąb Rzeczpospolitej. Pod Beresteczkiem na Wołyniu zastawiła jej drogę armia koronna pod dowództwem Jana Kazimierza. W 3-dniowej bitwie rozgromiono Tatarów, a Kozaków osaczono w taborze. Jego zdobycie zdawało się zapowiadać rychły upadek powstania. Chmielnicki jednak przetrwał, a po zebraniu nowych sił zmusił Polaków do zawarcia ugody w Białej Cerkwi. Ograniczała ona swobody kozackie i liczbę wojska do 20 tysięcy, ale była półśrodkiem, niezadowalającym żadnej ze stron. Rok później Kozacy i Tatarzy pobili armię koronną pod Batochem. W bitwie poległ m.in. hetman Marcin Kalinowski. Odwetowa kampania polska ruszyła dopiero w 1653 roku. Zakończyła się ona porozumieniem pod Żwańcem. Okazało się wówczas, że ani Kozacy, ani Rzeczpospolita nie są w stanie odnieść zdecydowanego zwycięstwa. Zawiedziony Chmielnicki sfinalizował więc rozmowy z carem i w styczniu 1654 roku na Radzie Kozackiej w Perejasławiu poddał Ukrainę Moskwie. Ugoda perejasławska zmieniła układ sił i sojuszy. Tatarzy sprzymierzyli się z Rzeczpospolitą i wysłali ordę na Ukrainę przeciw Kozakom. W państwie polsko-litewskim nasilały się walki króla z opozycją, które uniemożliwiały należyte przygotowania do bitwy. Wskutek tego Moskwa już jesienią 1654 roku zdobyła Smolensk. Kontrofensywa na Litwie i Ukrainie ruszyła dopiero w styczniu roku następnego. Wojska polsko-tatarskie i litewskie nie zdołały jednak odnieść decydującego zwycięstwa. Latem nowa ofensywa moskiewska zbiegła się z najazdem szwedzkim. Wrogowie wszędzie odnosili sukcesy i jesienią Rzeczpospolita stanęła nad przepaścią. Król zbiegł z kraju, a szlachta przyjęła protekcję szwedzką bądź moskiewską. Łupiestwa obu najeźdźców szybko jednak otrzeźwiły Polaków. Po powrocie króla zimą 1656 roku podjęto walkę. W tym czasie na Ukrainie Chmielnicki popadał w coraz większą zależność od cara. Zmarł latem 1657 roku. Na próżno, próbując wywalczyć niezależność, sprzymierzając się ze Szwecją i Siedmiogrodem.
Jego następcą pozostało dogadanie się z Polską bądź poddanie się Moskwie.